po przerwie. Maj to czas matur. Wyższe szkoły, rozpoczynają się nabory, zastanawiamy się, co możemy wybrać i teraz znowu dajemy Państwu bardzo ciekawy temat i kolejną opcję wyboru, pracownik socjalny. Moim gościem jest dr Aleksandra Sander, witam serdecznie, oraz dwie studentki Agata Stefańska oraz Ola Sagan, witam Was serdecznie. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, praca socjalna, więc może zacznijmy od tego. Kierunek praca socjalna, co to za kierunek jest, bo ja tak naprawdę pierwszy raz słyszę, może to już kwestia wieku, że już tak nie śledzę na bieżąco, jakie kierunki się pojawiają, ale to taki dosyć ciekawy kierunek na uczelni. Tak, jest to ciekawy kierunek z tego powodu, że on sensu stricte przygotowuje już do aktywności zawodowej. Studiowany będzie, czy można go studiować na poziomie licencjata, czyli 3 lata, oraz będzie uruchomiony drugi stopień pracy socjalnej o ogólnoakademicki, który będzie kończył się już stopniem magistra. Czyli można mieć tytuł magistra pracownika socjalnego. To jest dosyć ciekawe zajęcie, ale to nie jest prosta praca. Nie, w żadnym wypadku. Zawód pracownika socjalnego jest bardzo wymagającą profesją, wymagającą od osoby, która ją wykonuje, dlatego że to nie tylko wiedza, w sensie posiadania określonych teorii, odbudowy kontekstu społecznego, struktury społecznej, instytucji pomocy społecznej, ale przede wszystkim pracownik socjalny pracuje osobowością. No właśnie. Ostatnio realizowałam na moim przedmiocie struktura organizacja pomocy społecznej, omawiamy instytucję pomocy społecznej jako taką i mówiłam o rolach zawodowych. Powiedziałam, że tych ról zawodowych teoretycznie jest 12, czyli w jednej osobie 12 określonych zadań, które ten człowiek przy pomocy swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności wykonać musi. Myślę, że nie każdy ma predyspozycję do tego, aby takim pracownikiem socjalnym zostać. Nie. To jest zawód, który wymaga od nas nie tylko pewnej zręczności teoretycznej, czy zręczności posługiwania się określonymi instrumentami, narzędziami, ale przede wszystkim umiejętności patrzenia na człowieka i pracy własną osobowością, jeżeli chodzi o potrzeby, odkrywanie potrzeb człowieka, bo przychodzi klient i powie, że to jest jemu potrzebne, tak, proszę zaspokoić inne moje potrzeby, ale czasami są takie środowiska, gdzie to pracownik socjalny musi inferować, jakie potrzeby dane środowisko ma. Środowisko to znaczy klient, to znaczy rodzina jako grupa społeczna, czy też środowisko lokalne, bo pracownik socjalny jest również aktywny w środowisku lokalnym, jest animatorem tego środowiska lokalnego. Musi mieć dużo empatii w sobie, tak mi się wydaje. Tak, tu kompetencje społeczne są jak najbardziej wymagane i bez tego nie da rady. Zresztą są praktyki, po pierwszym roku studiów jest cykl praktyk, po drugim roku studiów jest cykl praktyk, na drugim stopniu przewidziane są praktyki zawodowe, więc ta pełna konfrontacja z realiami życia i przygotowaniem do tego, czym jest praca w określonych instytucjach organizujących pomoc społeczną w Polsce, jest przez uniwersytet zapewniona. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, bo przynajmniej po tym pierwszym roku już można sprawdzić, czy to jest faktycznie droga dla mnie, bo no ja mówię, to jest naprawdę specyficzne zajęcie i no bardzo trudne. Ja nie sądzę, żeby każdy był w stanie się podjąć takiej pracy, więc po tym pierwszym roku ma jeszcze szansę na ewentualnie zmianę, weryfikację tego wyboru. Weryfikacji wyboru, co będę chciał robić, bo może sobie dalej studiować. To nie jest tak, że okej, to co robi pracownik socjalny w określonych instytucjach nie odpowiada mi i nie chce się pracą socjalną zajmować zawodowo. Ale na przykład po zakończeniu studiów mogę stworzyć swoją własną organizację pozarządową na przykład. Nie zapominamy o sektorach, to nie jest tylko sektor państwowy, ale również i prywatny, czy trzeci pozarządowy. I tu realizować określone potrzeby, których znowu zaspokojenie jest blokowane przez niemożliwości, niewydolność, brak pełnej diagnozy na poziomie lokalnym polityki społecznej. Więc to jest cała sfera
Radzie Oddziaływania Organizacji Pozarządowych, gdzie taki absolwent również może stworzyć swoje własne miejsce pracy i może również pracować. Czyli daje dużą możliwość rozwoju. Jak najbardziej. To jest taki kierunek studiów, gdzie bez rozwoju osobowego, bez profesjonalizacji, no niestety nie można efektywnie i funkcjonować. No może teraz zapytam o coś naszych studentek przemiłych. Ja widzę, że tu dużo empatii jest, bo naprawdę z oczu aż ta empatia bije. Agato, powiedz mi, dlaczego akurat ty zdecydowałaś się na ten kierunek? No przede wszystkim zdecydowałam się na kierunek, ponieważ chcę dalej działać w środowisku lokalnym, tak jak pani doktor wspomniała, tak, udzielać się w kontakcie z ludźmi, poznać ich potrzeby, no i poprzez fachowe wykształcenie, które daje uniwersytet, móc no, pracować w tym kierunku, tak. To jest twój pierwszy rok? Tak, mój pierwszy rok. I jak odbierasz ten pierwszy rok, no, tą pierwszą styczność? Jest bardzo dużo informacji przydatnych, tak, już od pierwszego semestru dowiedzieliśmy się różnych ciekawych rzeczy o osobie drugiego człowieka, tak, że trzeba patrzeć przede wszystkim na drugiego człowieka jako indywidualną jednostkę, której trzeba świadczyć pomoc czy dobre słowo, tak. No ale tak jak pani wspomniała, no, życiowe plany zweryfikują dopiero te praktyki po pierwszym roku, w które będę dopiero wchodzić i będę miała okazję zapoznać. Oby dobrze poszło. Trzymam kciuki. Ten wybór jest bardzo indywidualny. Wiele osób decyduje się, bo już miała kontakt, bo jest zaangażowanych społecznie, bo ma duszę wolontariusza i działa. Inne osoby idą na ten, czy wybierają ten kierunek studiów, no bo koledzy, koleżanki powiedzieli, że studiują albo są i mówią, że jest fajnie. Jeszcze inni, no to nie jest też taka mała znowu grupa osób decyduje się na zasadzie, no dobrze, no to może spróbuję tutaj, czyli bez jakby takiego uprzedniego namysłu, ale jest, przed nimi jest 3 lata studiów, 6 semestrów, żeby ukształtować swój wybór i stwierdzić, tak, to jest moja droga zawodowa na przyszłość. Ja myślę, że teraz fajnie, że funkcjonuje to w ten sposób, że mamy 3 lata najpierw obrona licencjatu, później mamy jeszcze studia uzupełniające, bo faktycznie młodzi ludzie dopiero co skończą maturę, cieszą się, że mają 3 miesiące wakacji i oni tak naprawdę nie do końca wiedzą, co jeszcze w życiu chcą robić. Znaczy są tacy, którzy wiedzą już od samego początku, tak? No ale większość wydaje mi się, bo też sama to przeżywałam, że kompletnie nie wiedziałam, co mam zrobić ze swoim życiem i jakie studia podjąć, więc no, to jest akurat fajne, że są te 3 lata, a później jeszcze mam studia uzupełniające, gdzie niekoniecznie muszę iść dokładnie w tym samym kierunku, a gdzieś tam dalej się jeszcze rozwijać. O to samo bym się chciała zapytać ciebie, Olu. Jak twoja droga wyglądała? Bo wiem, że troszeczkę inaczej niż u Agaty. Tak, ja skończyłam już pedagogikę opiekuńczą resocjalizacyjną, następnie poszłam na studia uzupełniające magisterskie na nauki o rodzinie i to była specjalizacja poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny. I po tym kierunku wiedziałam, że jeszcze właśnie brakuje mi pracy socjalnej, żeby udoskonalić, nie wiem, swoją wiedzę, żeby mieć jakieś pełne kompetencje. I ja świadomie właśnie wybrałam pracę socjalną, no i na razie nie żałuję, tak? Zdobywam tę wiedzę, co jest mi na razie potrzebna, a brakuje mi takich umiejętności pracy właśnie z taką grupą, z rodziną. I tego głównie chciałabym się właśnie na pracy socjalnej nauczyć. Czy już masz za sobą jakieś takie doświadczenia w tej pracy socjalnej? Gdzieś, nie wiem, czy już jesteś po jakichś praktykach pierwszych? Tak, po praktykach już nie jednych. Odbyłam też staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie tam jestem właśnie koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym jakieś doświadczenie zawodowe jest i to mnie też utwierdza, że ta właśnie praca socjalna jednak jest mi potrzebna. W związku z tym no, wszystko idzie tak na razie po mojej myśli. Tak. No to tylko się cieszyć, że dokonałaś dojrzałego wyboru i że to faktycznie okazał się wybór trafny, jak tak, widać. Trafny, dlatego że pracownik socjalny, jego przestrzeń zawodowa to jest na pewno interakcja z człowiekiem, ale ten człowiek charakteryzowany jest, opisywany jest przez specyfikę swojej sytuacji, w której się akurat znajduje. Dokładnie. Bądź też obiektywnie trudnej, bo nieposiadanie mieszkania, nieposiadanie pieniędzy jest obiektywne, że ktoś jest biedny, ubogi, zagrożony marginalizacją, bądź też subiektywnie trudnym. Czyli tak jak Ola w swoim projekcie, koordynując pracę z rodziną, mamy rodzinę,
która jest. Ona nie rozpadła się, tylko pojawiły się określone dysfunkcje w sferze ekonomicznej czy ogólnie socjalizacyjnej, psychospołecznej, gdzie ten pracownik socjalny wchodzi i te interakcje poprawia. Musimy niestety pomału kończyć, bo czas leci nieubłaganie, a temat jest bardzo ciekawy i no, tylko życzyć udanych studentów, bo nabory już w czerwcu, także już można pomału dokumenty składać. Na pewno na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego znajdą Państwo wszelkie informacje. Także życzę Wam, dziewczyny, powodzenia i gratuluję, bo to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna praca, bo tutaj się mocno ingeruje w życie drugiego człowieka i faktycznie... Ingerencja jest tutaj niewłaściwym, niewłaściwym słowem. Z tego powodu, że my towarzyszymy, zawsze bierzemy, wspomagamy, wspieramy człowieka. On jest podmiotem. Klient podopieczny może powiedzieć: nie, dziękuję, ja nie chcę tej pomocy. To jest jego prawo bycia podmiotem w tych relacjach, w działaniach socjalnych. Nie ingerujemy, nie przymuszamy. To jest właśnie ten kunszt, to jest ta właśnie sztuka, którą się nabywa między innymi na trakcie studiów, ale na pewno w kontakcie z klientem, który umożliwi nam stwierdzenie: okej, w tym momencie ja muszę nasilić swoją pomoc, a tutaj ta moja pomoc musiałaby osłabnąć. Więc wszystkich, którzy chcą studiować razem z nami, zapraszamy do Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Moimi gośćmi były pani dr Aleksandra Sander oraz Agata Stefańska oraz Ola Sagan, studentki kierunku Praca Socjalna. Ja zapraszam na krótką przerwę. Po przerwie kolejni goście.